U progu 2021 roku wielu Polaków drży o swoją przyszłość. Przede wszystkim drżą o nią przedsiębiorcy, którzy są coraz silniej dociskani rozmaitym fiskalizmem państwowym, niepewną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną, pandemiczną, no a jeszcze słychać o jakimś wielkim resecie, który ma całkowicie przebudować kapitalizm. Co to wszystko może oznaczać, czym to się może skończyć, co możemy robić? O tym będę rozmawiał z panem Romanem Kluską. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24TV, Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie Jaka jest prawda, a dzisiaj moim rozmówcą jest pan prezes Roman Kluska, przedsiębiorca, którego myślę nie trzeba przedstawiać. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam państwa. Jak zwykle na początku, szanowni państwo, zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak państwo wiedzą, bez tego wsparcia nie będziemy mogli funkcjonować. Proszę zarówno o wsparcie modlitewne, dziesiątka na różańcu zawsze się nam przyda, jak i o wsparcie finansowe, jak tego drugiego można udzielić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie prezesie, no właśnie, będziemy rozmawiać o problemach gospodarczych, które dzisiaj Polaków i nie tylko Polaków nękają. W takim szerszym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem tego nieszczęsnego, zapowiadanego od lat tak naprawdę wielkiego resetu, ale zanim o tych kwestiach bardziej ogólnych, bardziej globalnych, to jeszcze jedno pytanie zupełnie bieżące. Strajk przedsiębiorców, zwłaszcza na Podhalu, ale nie tylko na Podhalu, w całym kraju tak naprawdę wielu przedsiębiorców mimo obostrzeń rządowych otwiera swoje biznesy i rzuca rękawice, można powiedzieć, tym restrykcjom, które rząd wprowadził. Jak pan patrzy na te decyzje, na ten, jak mówią krytycy, bunt, lub jak mówią zwolennicy, na po prostu taki zew wolności i próbę przetrwania. Dobrze, że jest takie samoczynne otwarcie przedsiębiorców? Ja bym się nie dziwił, to jest akt rozpaczy. To nie jest ani bunt, ani samowola. To jest po prostu akt rozpaczy, bo jeżeli ktoś poświęcił wiele lat życia, cały majątek, często wziął kredyt i chce pracować, chce ciężko pracować dla siebie i ojczyzny, a bardzo wiele czynników, bo tu nie chodzi tylko o pandemię, o te ograniczenia, a bardzo wiele czynników, które wpływają na możliwość tej pracy, jest z roku na rok ograniczana, przyciskana, jest coraz ciężej prowadzić biznes, no to to jest tylko taka kropka nad i, ta obecna sytuacja, która przelewa czary goryczy i ja się nie dziwię. No właśnie, tutaj rzeczywiście trudno się zdziwić, tym więcej, że możliwości obrony są chyba coraz bardziej ograniczone i są ograniczane także w sieci. Ja oglądałem takie wystąpienie pana prezesa sprzed kilku miesięcy, w którym wspominał pan niemieckiego pisarza ekonomicznego Rolanda Badera i jego książkę poświęconą właśnie największym wyzwaniom ekonomicznym najbliższych dziesięcioleci tak naprawdę. I tam nie wspominał pan o tym, że według pana Badera, i zdaje się, że pan również podzielał tę opinię, taką pewną możliwością ratunku jest dzisiaj internet i jest możliwość docierania do masowego odbiorcy przez samych przedsiębiorców, przez ludzi zainteresowanych wolnością właśnie w internecie, ale wydarzenia ostatnich tygodni tak naprawdę, to co się stało w Stanach Zjednoczonych, to co zrobił Facebook i inne wielkie korporacje, Twitter, pokazały, że ta wolność w internecie też jest niesamowicie ograniczona i jest poddana bardzo poważnemu dyktatowi tych globalnych korporacji. Jak pan dzisiaj na to patrzy właśnie po tych wydarzeniach amerykańskich? Czy istnieje takie ryzyko, że ta ostatnia przystań, najprzynajmniej swobodnej wymiany myśli, może też zostać zlikwidowana i domknięcie tego systemu globalnego fiskalizmu będzie postępować szybciej? Dotknął pan bardzo ciekawej analizy zrobionej przez Rolanda Badera, bo wielu przedsiębiorców i ludzi, nazwijmy to zwykłych, obserwuje procesy, które się dzieją. Musimy zwrócić uwagę, że ekonomia to nie jest matematyka, gdzie 2 i 2 równa się 4, czy jakaś nauka ścisła. To jest ekonomia, życie gospodarcze, to proces kształtowany od setek, od tysięcy lat przez bardzo wiele czynników, oczywiście o różnej wadze i ten proces dynamicznie cały czas trwa. I my dziś mamy jakiś moment tego procesu i żeby zrozumieć, co się dzieje, nie możemy popatrzeć tylko na dzisiejszy moment. Musimy zrobić analizę, w jakim momencie tego procesu jesteśmy i co, jeżeli te mechanizmy, które dzisiaj działają, będą działać dalej, do czego doprowadzą.
I właśnie taką piękną analizę naszej rzeczywistości przeprowadził wybitny naukowiec, ekonomista Ronald Bader. Dlaczego mówię wybitny? Bo to jest jeden z nielicznych ekonomistów, który sam sobie finansował badania. Wcześniej był dużym przedsiębiorcą, zbudował potężną firmę, następnie ją zlikwidował i uzyskane pieniądze przeznaczył na badania. Dlatego on szukał prawdy. A mało tego, jako przedsiębiorca czuł osobiście te procesy. I w związku z tym jego diagnoza, z którą zresztą zgadzam się, można powiedzieć, że kto przeczyta tą książkę z przedsiębiorców pracujących na rzecz swojej firmy od lat, te poglądy podziela. Roman Bader stwierdza, analizując te procesy, że gospodarka kapitalistyczna przestała być gospodarką wolnorynkową, dlatego że w pewnym momencie jej rozwoju dwa kluczowe czynniki, które powodowały samoregulację tego systemu, zostały zamienione na czynniki wyjęte z gospodarki socjalistycznej, które zresztą dobrze znam, bo kiedyś byłem jeszcze w tamtej minionej epoce zastępcą dyrektora dużej państwowej firmy, więc dobrze wiem, jak ten ustrój funkcjonuje i zgadzam się. Dwa kluczowe czynniki wymontowano z gospodarki wolnorynkowej. Jakie to czynniki? Emisja pieniądza, która została w tej chwili poddana w zasadzie samowoli rządów, oraz stopy procentowe. Banki centralne, które teoretycznie zajmują się tymi obydwoma wielkościami, są ich prezesi wybierani przez rządzących. Także naprawdę, Bader to zauważa, nie mamy żadnego podziału władzy tutaj, tylko rządzący dostali do ręki mechanizm emisji pieniądza oraz kształtowania stóp procentowych. Czyli dwie podstawowe na wolnym rynku czynniki, które przestały być samoregulujące się, jak to było przez setki lat, czy nawet tysiąclecia, ale są po prostu centralnie sterowane, jak w ustroju realnego socjalizmu. I w związku z tym Bader zauważa, że sytuację, którą dziś mamy, możemy zrozumieć tylko tego wtedy, jeżeli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w okresie przejściowym od wolnorynkowej gospodarki do gospodarki socjalistycznej. Dlatego, że sterowanie już nie jest sterowaniem wolnorynkowym, ale jest to sterowaniem przez rządzących. Dokładnie tak, jak to się robiło w słusznie minionej epoce. I jeżeli teraz zdamy sobie sprawę, że mamy okres przejściowy, to bardzo łatwo jest już, czy łatwiej jest już przewidzieć, jak się skończy ta sytuacja dowolnej emisji pieniądza, która ma miejsce w tej chwili, i sytuacja, kiedy rządy ustalają realnie wysokość stóp procentowych, a te stopy są dzisiaj zerowe, czyli rządzący w ogóle nie ponoszą odpowiedzialności za ilość emitowanego pieniądza. Proszę zobaczyć, dawniej, kiedy jeszcze stopy były rynkowe, jeżeli rząd doprowadził do za dużej ilości obligacji czy innych tam sposobów emisji pieniądza, musiał ponosić koszt w postaci wysokich odsetek. I było to jakimś hamulcem dla rządu. W tej chwili, jeżeli rządy sobie już ustaliły zerowe stopy procentowe, no to w zasadzie można nadrukować dowolną ilość pieniądza i nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności, bo wcale z budżetu nie trzeba przeznaczać specjalnych środków na obsługę tego długu. Czyli można dowolnie zadłużyć przedsiębiorstwa. Ci, którzy pamiętają poprzedni ustrój, wiedzą, jak to się dzieje i jak to się kończy. Znamy to, ci starsi ludzie znają to doskonale. Niestety jesteśmy w tym procesie. I teraz, jeżeli popatrzymy jeszcze na inne czynniki, które od wielu lat są wmontowane w nasz ustrój, który do niedawna był jeszcze ustrojem wolnorynkowym, pamiętajmy, początek lat 90. w Polsce, przynajmniej w mojej branży, to jest doskonały system wolnorynkowy. Rozwój setek, tysięcy firm w mojej branży i wspaniały rozwój gospodarczy, przynajmniej na tym odcinku, informatyzacji, komputeryzacji naszej gospodarki. Następnie
rozpoczyna się okres przejściowy, gdzie rządy wprowadzają ogromną ilość regulacji, zwiększają ilość podatków, a wprowadzają tak zwane opłaty, które są realnie podatkami, bo musi się je uścić na rzecz budżetu. Ten fiskalizm z roku na rok jest większy. Ilość ograniczeń i ilość regulacji, które ubezwłasnowieniają przedsiębiorców, jest coraz większa i te warunki do prowadzenia gospodarki dzisiaj są nieporównywalnie trudniejsze niż w poprzednich latach. No właśnie, tak. I panie prezesie, wydaje się, że z tym zjawiskiem, tak jak pytałem wcześniej, coraz trudniej walczyć, no bo widzimy, że tak powiem, zwłaszcza ci, którzy krytykują ten dociskający się globalny system, jak choćby amerykański prezydent Donald Trump, są przez ten system właśnie uciszani. Do tego doszło faktycznie do coś, co ja znam z ustroju słusznie minowego, mianowicie cenzura. Rzecz normalna w ustroju realnego socjalizmu. No w tej chwili widzimy, że to tylko potwierdza teorię Badera. Bo co jest jeszcze piękne u Badera? Bader zmarł 10 lat temu, ponad 10 lat temu. I to, co on przewidział w swojej książce, w swoim modelu, się realizuje. On przewidział, że rządy w pewnym momencie znajdą sposób, on tylko nie wiedział, czy to będzie zagrożenie wojną, czy to będzie jakaś epidemia, czy będzie inne jakieś totalne pseudozjawisko, którego rządy wykorzystają, żeby właśnie doprowadzić do ogromnej emisji pieniądza i doprowadzenia stóp procentowych do zera. Po co to jest potrzebne rządzącym? Jest to potrzebne w tym przekształceniu do gospodarki socjalistycznej ograniczenie pozycji klasy średniej. Ludzi trzeba pozbawić oszczędności. Ludzi trzeba pozbawić możliwości samodzielnego zarabiania pieniędzy, bo dopóki oni nie są na garnuszku państwa, nie są uzależnieni od ciepłej wody z kranu, dotąd trudno poddają się tym przekształceniom i coraz większym ograniczeniom obywatela jako jednostki, po prostu ograniczeniom wolności. Jeżeli natomiast stworzy się sytuacja zagrożenia, pozbawi się klasę średnią, czyli tych drobnych i średnich przedsiębiorców, sposobu zarabiania pieniędzy, a coraz więcej ludzi przejdzie na garnuszek rządu, popatrzmy, ile osób dziś jest finansowanych przez administrację najprzeróżniejszego typu. Ten proces Bader zauważa, nie tylko w Polsce, on się dzieje na całym świecie. Ludzie wygodnie pod płaszczykiem, będziesz miał stałą pensyjkę, nie będziesz się musiał o nic martwić, będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo swojej rodziny, przechodzą na to finansowanie ze strony państwa i co to powoduje? Coraz większe uzależnienie obywatela od władzy i coraz większą rolę wielkich międzynarodowych korporacji, bo ci korzystają na tym systemie w sposób wielokrotny. Z jednej strony mają dostęp do darmowych pieniędzy, dlatego proszę zobaczyć, banki centralne zaczynają wykupywać już obligacje wielkich korporacji. Czyli wielkie korporacje zaczynają mieć dostęp do dowolnej ilości środków, kiedy mała i średnia firma musi po wysokich odsetkach bankowych, względnie wysokich, zaciągać kredyt w banku, płacić prowizję i obsługiwać swój kredyt. Warunki ma coraz gorsze, coraz większy fiskalizm państwa, przede wszystkim coraz więcej ograniczeń, bo popatrzmy jeszcze, to samo ograniczenie, jakakolwiek regulacja, jeżeli ona wchodzi na rynek i tak jak w Polsce, dotyczy jednakowo wszystkich firm, to jest jakiś absurd polski, w wielu krajach Unii Europejskiej nie stosuje się tak bezwzględnie tego rozwiązania, że każda regulacja dotyczy jednakowo wszystkich firm, wielkich korporacji i małych. W Polsce ta zasada jest bezwzględnie przestrzegana. Co to powoduje? Że jeżeli wchodzi kolejna regulacja, duża korporacja nawet nie wie, że weszła. Jest tam odpowiednia grupa ludzi, jest rozbudowany system informatyczny, kilka kliknięć klawiaturą i sprawozdanie wychodzi. Mały przedsiębiorca, który musi swoimi rękami zarabiać na swój chleb, musi przestać zarabiać i poświęcić parę dni na wypełnienie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu stron formularza, których się nie zna. Nie jest przecież prawnikiem, nie rozumie w ogóle tego systemu. Najczęściej w ogóle nie wie, o co chodzi temu urzędowi, który przysłał kolejne sprawozdanie czy kolejne jakieś tam niezrozumiałe teksty do ich zinterpretowania w swoim zakładzie pracy. Traci mnóstwo czasu zamiast pracować. Jeżeli byłaby to tylko taka jedna regulacja, a tych regulacji wchodzi coraz więcej, więcej, więcej,
Wobec powyższego, kiedy ci przedsiębiorcy mają pracować? Jak oni mają zarabiać, jeżeli z jednej strony ograniczenie, z drugiej strony ograniczenie? W innych krajach Europy Zachodniej, patrzmy na przykład na Wielką Brytanię, gdzie Polacy czują się dużo lepiej jak w Polsce, jak chodzi o biznes, jest zasada, że regulacje nie dotyczą małych firm. Dopiero jeżeli za poprzedni rok obrót przekroczy ci tyle i tyle milionów funtów, wtedy ta regulacja zaczyna się dotyczyć. A mało tego, możesz jeszcze jej nie stosować, pod warunkiem, że wpłacisz proporcjonalną do obrotu daninę na rzecz budżetu angielskiego. Czyli mała firma jest całkowicie zwolniona z regulacji. Ktoś powie, no to przecież będą ludzie truć, niszczyć, dewastować. Nie będą. Jest kodeks karny, jest kodeks handlowy. Jeżeli się zrobi coś złego, ponosi się odpowiedzialność. Wręcz przeciwnie, jest to system dużo lepszy, bo on kształtuje rzetelność, odpowiedzialność za swoje czyny. Zrobisz coś złego, ponosisz konsekwencje. Jeżeli wszystko mamy uregulowane, to przecież popatrzmy, jeżeli ja postępuję zgodnie z procedurą, to w ogóle za nic nie odpowiadam. Mogę zniszczyć, zatruć, zrobić dowolne zło, byle zgodnie z przepisem, byle zgodnie z procedurą i w zasadzie jestem bezkarny. To jest demoralizacja społeczeństwa. Dzieje się bardzo wiele negatywnych czynników, które per saldo, dla mnie osoby, która przeżyła wiele, pokazują jednoznacznie. Bader ma rację. Jesteśmy w procesie przejściowym od jednego systemu do drugiego, a w tej chwili trwa proces maksymalnego ograniczenia klasy średniej wszystkimi dostępnymi metodami. No właśnie, tutaj dochodzimy też do tego pojęcia wielki reset, które robi w ostatnim roku, tym roku pandemii, wielką karierę, chociaż ukute zostało już znacznie wcześniej i to też wydaje się, że ten wielki reset, panie prezesie, jest wymierzony w dużej mierze, w ogromnej mierze, w klasę średnią, bo przytoczę tylko taką ideę pani Idy Auken, nie jestem pewien, jak się to nazwisko czyta, ze Światowego Forum Ekonomicznego, która w tekście z roku 2016 opisała świat według nowego kapitalizmu, świat po wielkim resecie w roku 2030 i jakby clue tego tekstu, tej nowej wizji, to był świat bez własności prywatnej. Jak to podsumował trafnie jeden z polskich komentatorów tego tekstu, świat bez wolności, bez własności, za to z większą dozą tak zwanego szczęścia. Polegający na przykład na tym, że nie mamy samochodu, nie mamy mieszkania, ale wszystko jest w systemie sharingowym. Wszystkim się tylko dzielimy. Na czym ma polegać w pańskiej ocenie ten wielki reset, który dzisiaj jest tak silnie forsowany, ten nowy kapitalizm. Czy właśnie na takim silnym powiązaniu wielkich korporacji z rządami państw i kompletnym rugowaniu własności ludzi nie aż tak majętnych? Więc ja po raz kolejny oprę się na Baderze. Dokładnie tak ten proces przewidział, że tak będzie wyglądał Bader. I w związku z tym to, co pan nazwał, czy opisał przed chwilą, ja znam z autopsji jako ustrój socjalistyczny. Proszę zobaczyć. Miliony ludzi na te piękne hasła się chwytają. Brzmi on bardzo ładnie. Niewielka odpowiedzialność, niewielka ilość pracy, dostęp do wszystkiego i równość. Ten, co ciężko pracuje i ten, co prawie nic nie robi, będziemy mogli wszyscy korzystać jednakowo z tych dostępnych środków. Tylko proszę państwa, do czego to doprowadzi? Czy jeżeli można mieć dobrze i nie pracować, no to kto będzie te środki wytwarzał? Kto da nam te samochody? Kto nam da tą żywność? Kto nam da to wygodne życie, które tak pięknie jest opisane? Czy to jest utopia? Tą utopię już ćwiczyliśmy, po raz drugi wchodzimy do tej samej wody. Po raz drugi wchodzimy do tej samej wody, ale można powiedzieć, że nawet te perspektywy, które teraz są przed nami, są jeszcze bardziej poważne niż w systemie socjalistycznym, jaki znamy z doświadczenia, a to choćby za sprawą gotówki. Wtedy gotówka była i była chyba niezagrożona w dużej mierze. Dzisiaj gotówka też jest, ale jest niestety zagrożona, zwłaszcza w tym roku pandemii. Ileśmy to słyszeli, płaćmy kartą, nie płaćmy gotówką, gotówka jest jakimś przeżytkiem. Tymczasem, jeżeli się nie mylę zdaniem, pańskim zdaniem, gotówka jest absolutnym fundamentem jakiejkolwiek wolności gospodarczej, nie tylko gospodarczej. Dokładnie wyjął mi pan to z ust. Każdy z nas pewnie przeżył kiedyś sytuację, kiedy z jakiegoś powodu została zablokowana karta kredytowa. Ja przeżyłem to kilka razy w życiu. Raz będąc we Włoszech, kiedy się okazało, że tam nie honorują kart kredytowych, akurat w miejscu, gdzie byłem. Kiedy indziej w Krakowie, jak bank źle obsługiwał moją kartę, raczej hotel źle obsługiwał moją kartę, bank myślał, że złamanie mi zablokował. Proszę państwa, człowiek nie może nic, jeżeli nie ma gotówki. W zasadzie przestaje istnieć, może tylko ma tylko prawo do śmierci głodowej.
Więc proszę sobie teraz wyobrazić system, który władza robi dostęp do kroplówki zwanej jakimś zastępczym środkiem pieniężnym. Jeżeli nie mam gotówki, tak jak wtedy we Włoszech czy w Krakowie, dzięki której mogłem dalej funkcjonować, byłbym w zasadzie nikim. Bez najmniejszych możliwości manewru. Popatrzmy jeszcze na pełną inwigilację każdej transakcji. Ja w zasadzie jestem śledzony już nie tylko co do miejsca, ale dosłownie co do wydawanego każdego grosza. To jest system, który nawet w realnym socjalizmie był nieznany, dlatego że każdy miał swoją prywatność. Jak tylko nie pozwolił sobie założyć podsłuchu albo wiedział, że ma podsłuch, no to był w miarę wolny. Czyli poszedł do lasu i miał jakąś wolność. Teraz już nawet w lesie jesteśmy śledzeni. Więc dzięki nowoczesnej technologii to będzie system, moim zdaniem, zdaniem Badera, nieporównywalnie okrutniejszy, nieporównywalnie trudniejszy i straszniejszy do życia niż to, co ćwiczyliśmy 30 lat temu. Ja znowu nawiążę do tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych, bo to jest taka rzecz, która jakby na marginesie tej cenzury się wydarzyła, gdy idzie o Donalda Trumpa, nie była aż tak szeroko komentowana, ale był w Stanach Zjednoczonych jakiś nie taki wielki, ale jednak operator płatności internetowych, który właśnie po tym, jak ocenzurowano Donalda Trumpa, zakazał przelewania pieniędzy na konto kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Można powiedzieć, to jest taki mały zwiastun chyba tego, co może mogłoby się wydarzyć w przyszłości. Człowiek uznany przez system za niepoprawnego nie ma po prostu dostępu do pieniędzy. To taki trochę mariaż tej naszej dzisiaj amerykańskich problemów z cenzurą, z systemem chińskim, gdzie mamy oceny dla każdego obywatela, prawda, czy jest poprawny, czy nie jest poprawny. To się może wydawać nieprawdopodobne, a zdaniem pana prezesa jest to prawdopodobne jednak, że możemy dojść do takiej totalnej cenzury w najbliższych latach? No myślę, że system się dzięki wyborom w Stanach Zjednoczonych zdemaskował czy odkrył. Zostały nam pokazane mechanizmy w jakiejś tylko próbówce. Natomiast teraz łatwo sobie wyobrazić, jak taki system, jakie ma możliwości, co może zrobić człowiekiem, jak może go zniewolić, nawet nie używając ani policji, ani kajdanków. Myślę, że w pewnych sytuacjach to nawet jeszcze okrutniejsze i bardziej wyrafinowane metody. Po prostu bez zgody władzy praktycznie nie będzie można było istnieć. No takie zagrożenie rzeczywiście dzisiaj to jest coś, czego się wielu w Polsce obawia i nie tylko w Polsce, także w Ameryce. I jest w związku z tym jakaś nadzieja, że no być może masy się trochę przebudzą. Myśli pan prezes, że to możliwe, że można jeszcze ten system gdzieś jakoś zawrócić? No bo ten eksperyment, jakim była 4-letnia kadencja Donalda Trumpa, pokazał, że chyba nie. Eksperyment w końcu przegrał. No więc ja bym nie tracił nadziei. Bader też nie jest katastrofistą. Mówi, że proces nie nastąpi gwałtownie i nic się nam nagle nie zawali. Ja jestem tego samego zdania. Także Bader daje nadzieję w internecie oraz w nowych technologiach komunikacji ludzi. Uważa, że jeżeli teraz potrafimy pokazać społeczeństwu ten proces, potrafimy pokazać, jakie on będzie miał skutki, to znaczna część społeczeństwa, zastanawiając się zwłaszcza w tej części Europy, kiedy ileś lat temu ćwiczyliśmy ten system, poprzez refleksję zaczną świadomie dokonywać korekty systemu jedyną dostępną metodą. Obecne władze na całym świecie zrobią wszystko, żeby się utrzymać przy władzy. Ja dam tylko przykład z minionej przeszłości. Kto w Polsce, a myślę, że i w skali świata, wprowadził najdoskonalszą reformę rynkową, dokonując największą ilość zmian, wprost można powiedzieć coś fantastycznego, jak chodzi o biznes. Zrobili to przecież komuniści poprzez ustawę Wilczka. Był to przecież realny socjalizm. I w ramach realnego socjalizmu dostaliśmy wolność gospodarczą, o której się nawet na Zachodzie nie śniło. Proszę Państwa, władza, aby utrzymać się przy władzy, zrobi wszystko. Nawet jeżeli będzie musiała dać nieograniczone prawa swoim obywatelom. I właśnie świadomość obywateli to jest ta atomowa broń i jedyna broń, którą w tej chwili społeczeństwo posiada, poprzez uświadomienie zagrożenia, wyborcy mogą spowodować, że każda władza dostosuje się do wymogów tego, który raz na 4 lata przychodzi do kartki wyborczej.
Taka szansa być może rzeczywiście istnieje, ale panie prezesie, chciałbym zapytać jeszcze o trochę też szerszy kontekst tego kryzysu gospodarczego, ekonomicznego, o którym mówimy. No bo mamy, no właśnie, kryzys niewątpliwie w dziedzinie zarówno gospodarki, jak i naszej własności, zagrożeń dla tej własności, ale mamy też przecież zarazem wielki kryzys i w Kościele katolickim, kryzys rodziny, kryzys małżeństwa, kryzys chrześcijaństwa. I tu odwołam się do myśli Plinia Correiro de Oliveira, brazylijskiego historyka, działacza katolickiego, który w swojej książce Rewolucja i kontrrewolucja pisze, że nie ma tak naprawdę wielu różnych kryzysów. To jest tak naprawdę jeden kryzys, a nazywa się po prostu rewolucja, czyli walka z chrześcijańskim porządkiem. I wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to wszystkie poszczególne kryzysy są częścią tego wielkiego kryzysu rewolucyjnego. Czy nie jest pańskim zdaniem pewnym błędem, że dzisiaj często, także w Polsce, w tej debacie ekonomicznej właśnie patrzy się na to w sposób zbyt wąski, że tutaj mamy kryzys gospodarczy, prawda, i tak dalej, ale odrywamy to kompletnie od tego wielkiego kryzysu całej cywilizacji chrześcijańskiej, bo no, jest to jednak niewątpliwa podstawa, to, że wali się cały nasz paradygmat myślenia o tym, kim jest człowiek dzisiaj. To prawda, proszę zobaczyć, to jest nie tylko walka na płaszczyźnie ekonomicznej, ale to jest równocześnie walka poprzez wydzieranie nam naszej tożsamości, naszych wartości, naszej kultury, naszych tradycji. Chodzi o tak zwanego nowego, znamy to z socjalizmu, nowego radzieckiego człowieka. Oczywiście on nie będzie radziecki, tylko będzie jakiś tam. Natomiast dzięki właśnie tym więcej niż płaszczyźnie ekonomicznej jako katolik, patrzę oczywiście na to dużo szerzej. Widzę doskonale ten proces już, nazwijmy to, walki dobra ze złem, tych czasów, kiedy ta konfrontacja przybiera coraz ostrzejsze formy i też dzięki temu, że jestem katolikiem, dzięki oparciu się na opatrzności Bożej, nawet w tych trudnych czasach jestem człowiekiem pełnym nadziei, pełnym zaufania, pewnym, że żadne czarne scenariusze do samego końca się nie spełnią, dlatego że mamy tutaj gwarancję, że siły piekielne jednak tych wartości nie zwyciężą. Tego, co jest dla mnie i dla wielu katolików podstawą, czyli oparcie się na opatrzności Bożej. O, Chrystus zwycięży, to jest rzecz pewna. Mamy też nadzieję, że będzie zwyciężał, że będzie zwyciężała i zwyciężał jej chrześcijański porządek, nie tylko na całym świecie, ale i w Polsce. I tutaj właśnie do pana jedno jeszcze końcowe pytanie o to, jak w pańskiej ocenie polski rząd radzi sobie dzisiaj właśnie na tym przednówku wielkiego resetu. Czy no, mamy rząd teoretycznie prawicowy, patriotyczny, konserwatywny, więc można rzec, byłaby nadzieja na to, że i na te kwestie gospodarcze będzie patrzył właśnie przez te właściwe, zdrowe okulary chrześcijańskie, które ani nie powiększają zanadto, ani nie pomniejszają, tylko ukazują rzeczywistość taką, jaką jest. Czy tak jest w istocie? Czy widzi pan od tego 2015 roku jakieś systemowe dobre zmiany? Nie tylko jakieś jedne pojedyncze rozwiązania, ale właśnie pewne systemowe przestawienie wajchy. No niestety musimy cofnąć się też do historii Polski. Proszę zobaczyć, że dwa pokolenia kształtowane w realnym socjalizmie dokonały istotnego wyprania mózgów. Przez dwa pokolenia te wartości były wtłaczane. Równość polegająca na tym, że czy się stoi, czy się leży, coś tam się należy. Nie będę tych hasłów w tej chwili przytaczał. To powoduje, że bardzo wielu Polaków, chcąc, nie chcąc, tymi hasłami przesiąkła. I teraz ta część społeczeństwa, która poprzez bardzo ciężką pracę na swoim obudziła się i potrafi realnie ocenić ten słusznie miniony ustrój, ma zdanie, uważam, dużo bardziej zbliżone do obiektywizmu. Natomiast wszyscy ci, których droga życiowa szła bez budowania własnymi rękami poprzez ciężki wysiłek swojej, całej rodziny, tego, czym dysponuje, no ta, można powiedzieć, to odnowienie punktu widzenia i patrzenia nie dokonało się. Wielu, niestety dzisiaj z naszych polityków, ludzi, którzy
nie, być może chcą dobrze dla Polski, albo nawet chcą dobrze dla Polski, jest nieświadomy tego, że są przesiąknięci tą ideologią, która tak naprawdę jest ideologią utopijną. Z tego sobie nie zdajemy sprawy. I to jest to dziedzictwo, gdzie bardzo trudno się wyprać. Natomiast ci ludzie, którzy ciężko swoimi rękami pracują, nie mają czasu ani żeby do nich biegać i im tłumaczyć, ani wreszcie nie mają siły przebicia, ponieważ są mali, zapracowani, nie mają czasu. Wobec powyższego dostępu do wielkich, do rządzących mają ludzie, którzy mają dużo więcej czasu, czyli wielkie korporacje, oraz ci wszyscy, którzy nie muszą ciężko codziennie pracować na chleb. To powoduje, że nawet ci, którzy mają dobrą wolę, uważam, że mają bardzo istotną trudność, pewną barierę, często nie do przezwyciężenia, żeby móc pokierować Polskę na to, co by się marzyło. Danie nam takich warunków do rozwoju, które spowodowałyby wypracowanie przez Polskę własnymi rękami, bez konieczności ubiegania się o jakieś tam zagraniczne fundusze, ale co Polacy potrafią, to się okazało przy transformacji. Polska bez kapitału, bez nawet wiedzy, bez dostępu do technologii, bez infrastruktury potrafiła swoimi rękami bardzo szybko odbudowywać zaległości po poprzednim ustroju. Brałem w tym udział, uczestniczyłem w tym całą moją załogą, wiem, co Polak potrafi, jak z wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem, entuzjazmem potrafi ciężko pracować, jeżeli tylko się mu na to pozwoli. Problem w tym, żeby władza zdała sobie sprawę, że jeżeli pozwoliłaby, tak jak na początku lat 90., ciężko pracować ludziom i jeszcze przestać ich okradać, żeby oni widzieli efekt tej pracy, żeby co najmniej 50% tego, co pracują, im więcej, tym oczywiście lepiej, wtedy efekty będą silniejsze, bo silniej będzie działał stymulator ciężkiej, uczciwej pracy. Jeżeli byśmy pozwolili Polakom znaleźć się w warunkach takiego stymulatora obiektywnego rozwoju, ja bym spokojny o przyszłość, ponieważ uzależnienie gospodarcze powoduje polityczne. Wolność gospodarcza powoduje również wolność polityczną. Bylibyśmy krajem, z którym każdy musiałby skonfrontować swoje stanowisko i uzyskalibyśmy sobie tą pozycję w Europie i na świecie, o której wielu naszych przodków i dzisiejszych obywateli marzyło. To pańskie doświadczenie, pański przykład jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy i ważny. To, że udało się z niczego zbudować coś naprawdę dużego, naprawdę wielką polską firmę. No właśnie, gdy była wolność, to Polacy nasiąknięci tym wolnościowym, pięknym duchem katolicyzmu działać potrafili. Niestety dzisiaj, gdy tego ducha katolickiego w sobie gubimy, gubimy też kompletnie azymut. Nie wiemy, w którą stronę, no i sprawy zmierzają ku złemu, ale tak jak pan mówił, Chrystus zwycięży, to wiemy na pewno. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić, jest rozpisane pod tym nagraniem, zarówno finansowo, jak i modlitewnie. Obie te nogi są konieczne, żebyśmy i my jako telewizja mogli działać i żebyśmy my jako Polacy mogli iść naprzód. Raz jeszcze dziękując, z Panem Bogiem.